Cześć, z tej strony Adam Drzwicki, jestem w targach FIFA fitnessowych, będę grał w Quiz Cross z uczestnikami i jest cel taki, aby mnie pokonać w Quiz Cross. Czy ktoś da radę? Sprawdźmy to. Cześć, jak masz na imię? Emilka. Cześć, jestem Mateusz. Ja jestem Szymon. Cześć, nazywam się Fabian. Patryk mam na imię. Patryk, bardzo miło. I Emilka, zasady są takie, gramy w Quiz House, tak? I robimy tak, wygrasz ze mną jeden quiz, masz 20 zł wygrałaś i mogę ci je dać, albo grasz dalej. Tutaj gramy kolejny quiz, dalej losujesz. Jak wygrasz, wygrywasz 50 zł, albo gramy dalej. Jak wygrasz 3 quizy, to dostajesz 100 zł wtedy. Jesteś bystrzakiem odcinka, ok? Dobra. Losuj kategorię. Okej, okay. To się robi. Z czego jesteś dobry? Z WF-u. Z WF-u. Nie ma tu WF-u, ale twój wybór może być coś z WF-u wtedy. Uwaga, może, a jeden nie będzie WF-u. Human. O kurczę. Znasz język polski? No, znam język polski. Język polski znam. Ja już ciebie tutaj wyzywam na pojedynek. To zaczynamy. Pani Pawlikowska Jasnorzewska była córką znanego. Dobra, skoro to jest polski. Nie, nie trafiliśmy. Widzisz, mi też dobrze nie idzie. Jak na imię miała córka Jana Kochanowskiego, który poświęcił cykl trenów? Dobra, to wiem. Też wiesz, bardzo dobrze. Jednak coś było i byłeś na lekcji. Dobra. Oczywiście. Zdobywanie okrętu nieprzyjaciela podczas szczepienia okrętów i walkę wręcz na pokładzie to oczywiście monolog. Nie wiedziałeś? Nie! Chciałem zaznaczyć, że wcześniej monolog i ten tak akurat. Uwierzyłeś mi w monolog, okej, dobra. Który z tych wersetów Adama Mickiewicza zapisano poprawnie? Dzień dzieli na pała. Ale byłem blisko. Dobra. Trafiłem, udało mi się w ostatniej sekundzie. Dobra. Gratulacje. Dzięki. I przez ostatnie pytanie. Czekaj, zapylanie roślin własnym pyłkiem to. Da, to jest bardziej jest biologiczne pytanie. O, proszę. Udało ci się? Czy strzeliłeś? Nie, oczywiście. Widziałem. Nie. Dobra, kto strzegł wejścia do Hadesu w mitologii greckiej? Okej. Okay. Znam to. Jezu. Dobra, wiem. Nie będę ci podpowiadał, źle ani dobrze. Dobra, i uwaga, wygrałem. O, niestety nie wygrałeś na 200 zł. Tutaj dzięki za podjęcie wyzwania. Ja też również dziękuję. Proszę bardzo. O. Twój wybór. O nie. Albo tak. Twój wybór. I to jest twój wybór tutaj. A mogę grać Matura to bzdura? I proszę bardzo, gramy w Matura to bzdura. Tą kategorię znam, tak ci powiem. Dobra. Kruk. Okej. Okay. Jak jest kruk po angielsku, jak sądzisz? Oj, na pewno nie Pigeon. Strzelaj, to było w Gwiezdnych Wojnach. Co mówię, to było w Grze o Tron, to był Ravens. Dobra. Które z włoskich miast znajduje się rzeźba marki Ferrari? Okej, okay, ja mam pewien pomysł, bo... Nie, miałem złą hipotezę, że cały przemysł jest na północy, więc Turyn, ale jednak nie. Dobra, dokończ przysłowie. Gdyby kózka, no, to wiemy. Są różne wersje. Nie poznałaby kozła wtedy. Dobra, które miasto wyzwolił generał Maczek podczas II wojny światowej? Z historii też jestem kiepski, niestety. Dobra, nie jestem pewny. Dobra. Źle. A ja strzeliłem i dobrze. Dobry strzał, okej. O Jezu, dobra, to jest... to musi być to. Prawie na pamięć. Dobrze. Czy jest porówno 3-3? Uwaga, finalne pytanie. To jest trapez? Nie, mi się pomyliło. Dobra, wygrałeś w takim razie, masz 20 zł, gratulacje. Grasz dalej, czy chcesz 20 zł? Nie, ja chyba zaszłam 20 zł. Serio, nie chcesz spróbować? Na pewno? Nie. Nie wierzysz w siebie? Nie wierzę w siebie. W takim razie 20 zł dla ciebie. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Wielkie dzięki za wystąpienie w takim razie. Dziękuję również. Wykorzystaj dobrze na targach. Miło. Super. Dzięki. Z czego jesteś dobry? Human bardziej. Bardziej human, uwaga. O, ścisły. I przyroda. Niestety, przyroda. Dobra. Cóż. Dobra, lecimy. Pierwsza nuda. Wow. Jakie zwierzę ma taki ogon? Dobra. No jak dla mnie to jest tygrys. Co? Oczywiście. Lecimy dalej. Co to za zwierzę? Czekaj. To kojarzę. To może influencerzy być... go brali na ręce, a nie powinni. Pamiętam, taką całą aferę była. Może tak. Tak, oczywiście. Oni byli chyba wtedy w Tunezji. Dobra. Lecimy dalej. Co to... O kurde. Dobra. Wiemy, że ślimak. Jesteś pewien, że to ślimak? Dobra. Strzał. Ojej. Dwa złe strzały, no niestety. Jeszcze jest szansa. Tak. Wow. Mi się wydaje...
Dobrze. Dobrze. Każdy wie, jak są bobry. Bobry są nawet w Warszawie, co ciekawe. No dobra, jak tego nie będziesz wiedział... Nie, no to spokojnie. Jak możesz tego nie wiedzieć? Azjatycki? Jest lew azjatycki? Myślę, że lwów nie ma w Azji. Dobra, tego nie wiedziałem. No i dobra. To jest bardzo dobre pytanie. Zróbmy to po polsku. Tak? A jak? Proszę bardzo. Dobra. Jaki wynik mamy? 4-3. No. Tak swój kolega Mateusz. Wielkie dzięki za wystąpienie. Poszło ci bardzo dobrze. Nic nie wygrałeś, ale była chociaż fajna rozgrywka. O nie. Geografia. Pierwsze pytanie. Pa. Najbardziej zaludnione azjatyckie państwo to... Nie podpowiadamy. Nie podpowiadamy, ja nie patrzę. Ja sobie chronię moich magicznych odpowiedzi. Słyszałeś o Chinach? Najbardziej zaludniony kraj na świecie? Dobra, jaka rzeka przepływa przez Londyn? Mi się zawsze myli z Sekwaną, czyli z Paryżem, ale się udało, bardzo dobrze. No. Wiesz. Które polskie województwo jest najbardziej wysunięte na południe? No i to jest dobre pytanie. Ja bym strzelał, że... Aj. Myślałem między Małopolską a Podkarpackim, ale cóż, nie udało się. Jak się nazywa województwo oznaczone tym kolorem? Dobra. Ja wiem. Ja nie mam zielonego pojęcia, ale obstawię na... W tym województwie jest między innymi Bydgoszcz i Toruń. To jest dziwne, bo tam nie ma pomorza, nie ma morza, ale ten. Jakie państwo przed zmianami na mapie politycznej Europy stworzyły Czechy i Słowację? Okej, dobra. Aż się sam zakręciłem czytając. Nie wiem, czy lubisz epokę PRL-u. Brawo, dobrze. Ale, ani historia, ani geografii. Ale Czechosłowacja to było proste. Dobra. Którego sąsiada Niemiec zaznaczono cyfrą 7? To jest bardzo trudne pytanie. Niemiec? Ja naprawdę nie wiem. Strzeliłem. Ja też. Brawo, bardzo dobrze. Słuchaj, no niestety, przegrałem ze mną 5-3. No. Nie było źle. Geografię warto poznawać, tak. Ale fajnie, że podróżujesz. Dzięki za całą grę. Dobra, zobaczymy, będziemy okay. Będzie zabawa. Będzie zabawa, uwaga. Human. Albo specjalna. O! Stój! O, dobra, lecimy. Lecimy z tematem. Lecimy z tematem. To będzie mini interakcji teraz. No, prosta rzecz. Proste. Ja teraz się skupiam, normalna. Ja jestem z matmy naprawdę przeciętny. Okej, okay, lecimy. Nie, lecimy, dajcie, coś lecimy. Na czym przegrać może. Tragedia. No to mnożenia, jakieś wzory. Dajcie. Dobra. O! To jest... I teraz polegnij. Teraz polegnij. Teraz polegnij. Do ostatniej sekundy będę trzymał. No i poległ. Dobra. Jest 4-3. To chyba musi być to... Dobra, już jest wygrana. Dobra. To jest... No, taka zasada matematyczna jest, wiesz? Że to musi być... jeden, Wszystko do zerowy jest jeden. No niestety, dobra, okej, z matmy poszło słabo. Okay. Grasz dalej, czy chcesz 20 zł? Bawimy się. Bawimy się, dobra. Bawimy się. Trochę lżej. Dobra, ja też trochę wyhamuję, żeby... Tak. A mój wybór teraz. Twój wybór. O Jezu, ale to tak, żebyś miał szansę jakieś. Znasz vloga? Dobra, w vloga jestem dobry. No, ja też nie najgorszy, mi się wydaje. Uwaga, gramy. O Jezu, nie. To jest Linux, tak, darmowe oprogramowanie. Jezu, ale błąd. Nie podpowiadam ci, to jest... No to jest stary, proste, stary tak, internet. Stary, tak, ale pamiętam. WP, tak, amerykańskie. Tak, jeszcze. To na pewno. Tak, to kurde, pieniążki, prosto, się... pieniążki. No to nie, no to już musimy podróż. Coś wiedzowego. O Jezu, dobra. Czekaj, to musi być to. No kurde, byłeś tutaj często, dużo zakładów jest. Jean-Louis David. No nie, no dajcie na coś, co przegrać może. To jest za proste. A czekaj, ty się pomyliłeś. No nie. Na czym przyrąbałeś? Na Linuxie. Ale dobra. Słuchaj, genialna. Dzięki za pojedynek. Nie ma sprawy, super. Też się robię, mega fajnie. Oglądajcie Matura to bzdura. Dobra, zakręć proszę i gramy.
Nie, języki. Znasz angielski? To tak. No to może angielski po prostu. Ja ci wybiorę angielski, żeby było łatwo. Dobra, lecimy. Podeszwa to. Soul, sleeve to rękaw. Dobra, lecimy dalej. Drugie pytanko. Co oznacza słowo peer? To swój chłopak? Tak. Tak się złamał na chwilę, ale dobrze odpowiedziałeś. Wiedziałam! Co? Jaki zawód to stockbroker? Chłopak cię wspiera. Makler giełdowy, broker. Tego ja nie wiedziałam. Dobra. Jakie zwierzę widzisz na ilustracji? Okej. Okay. To ze Shreka trzeba znać. Donkey. Dobra, te słówka angielskie jakoś nie idą do końca dobrze. Który dźwięk to bang? No, to wiesz, jak coś spadnie, to jest bang. Dobra. Który miesiąc określamy słowem August albo August? Był niedawno. No. Musiałem sobie od czerwca, bo czerwiec tak. Wiem i w ogóle i sobie już leciałam. Emilka, mega miło się grało, ale wygrałem. Nie da się nie pokonać tak łatwo. Wielkie dzięki za pojedynek. Bicepsa nie mam największego, ale jestem wciąż niepokonany. Tylko jedna osoba zabrała mi 20 zł, także nikt ze mną nie wygrał 3 quizów. Zawsze na końcu ja wygrywałem. Czy ktoś jest mnie w stanie pokonać? Jestem naprawdę kiepski z matmy. Zobaczycie może za jakiś czas, a my się widzimy co wtorek o 16.